Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 11. sesję Rady Gminy Lisków. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy Lisków. Serdecznie witam przybyłe panie i panów radnych. Serdecznie witam panie i panów sołtysów. Serdecznie witam wójta gminy Lisków, panią Marię Krawiec. Zastępcę wójta gminy Lisków, panią Katarzynę Wodarczyk. Radną powiatu kaliskiego, panią Dorotę Sitko. Skarbnika gminy Lisków, panią Anetę Fudzińską oraz pracowników Urzędu Gminy, panią Anię Zalewską i pana Wiktora Przybył. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam. Projekt porządku obrad otrzymaliście państwo przed dzisiejszą sesją. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z państwa chce zabrać głos? Tak? Proszę bardzo, pani wójt. Szanowni radni, proszę o wniesienie zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji w następujący sposób. Proszę o dodanie punktu 6J zmieniającą uchwałę, zmieniającego uchwałę numer 4/23/2024 Rady Gminy Lisków z 11 lipca tego roku w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Niepoczętej w Szczałkowie na realizację zadania pod nazwą Powrót do świetności zabytkowej plebanii Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Szczałkowie łączącej pokolenia. Dziękuję pani wójt. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada Gminy przejęła porządek obrad ze zmianami. Wobec tego przystępujemy do jego realizacji. Proponuję, aby protokół z 10. sesji Rady Gminy przyjąć bez czytania. Znajduje się na sali obrad i jest do wglądu zainteresowany. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła protokół z 10. sesji Rady Gminy jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego, 4. punktu. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. I proszę panią wójt Marię Krawiec o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni państwo, ostatnia sesja miała miejsce 7 listopada. Zwołana to była nadzwyczajna sesja. I w okresie międzysesyjnym też chcę państwa poinformować, że koła gospodyń wiejskich otrzymały wsparcie i tak wymienię tu najpierw nowe koło gospodyń wiejskich Krzychowianki otrzymało 800 zł dotacji na realizację zadania publicznego Poloneza Czas Zacząć. Zadanie zostało zrealizowane 10 listopada tego roku. Było ze świętem naszym narodowym 11 listopada. Dwa koła natomiast gospodyń wiejskich z gminy Lisków, czyli koło gospodyń wiejskich z Liskowa i koło gospodyń wiejskich z Zakrzyna otrzymało po 6 tysięcy złotych na realizację w Liskowie projektu pod nazwą Lokalną działalność wspieramy sprzęt i akcesoria wielokrotnego użytku nasze stowarzyszenie wyposażamy. Natomiast koło gospodyń wiejskich w Zakrzyna otrzymało wsparcie, które przeznaczę na zakup namiotu oraz stroju dla swoich członków.
Szanowni Państwo, 7 listopada w Muzeum Historii Przemysłu w Batówku odbyło się powiatowe spotkanie sołtysek i sołtysów. Na uroczystość zaprosił starosta Kaliski Jan Adam Płysz, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Artur Szymczak oraz prezes Rady Powiatowej w Kaliszu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego pan Tadeusz Maciejewski. W tym zebraniu uczestniczyli sołtysi naszej gminy oraz pani Katarzyna Włodarczyk. Też mi miło poinformować, że gmina Liskow otrzymała pomoc finansową z samorządu województwa wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości ponad 7000 zł na realizację programów profilaktycznych ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego opartych na naukowych podstawach. Zadanie zrealizowaliśmy 4 i 5 listopada. I obejmowało ono szkolenie dla przyszłych realizatorów programu Iskra Odporności. Powstała też nowa drużyna, czy tworzy się drużyna harcerska. 20 listopada odbyło się pierwsze integracyjne spotkanie. Był to czas pełen rozmów, śmiechu, wspólnej pracy, zabawy, dzięki której uczestnicy spotkania zaczęli już tworzyć coś wyjątkowego. W okresie międzysesyjnym odbył się piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, który był okazją do uhonorowania 5 par małżeńskich z terenu gminy Lisków medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. I w imieniu właśnie prezydenta miałam tą przyjemność wręczać te medale. Tak jak wcześniej wspomniałam, harcerze zaczynają działać na naszym terenie, zaczynają taką wspaniałą przygodę i 22 listopada odwiedzili Urząd Gminy, dziękując za wsparcie, za wskazanie miejsca, w którym mogą to swoją działalność rozwijać. Szanowni Państwo, złożyliśmy już wniosek na przyznanie środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 2025 rok do marszałka i tutaj zaproponowaliśmy miejscowość Żychów, czyli łącznik tego asfaltu, który brakuje na tym odcinku. Żychów Wygoda, Lisków Ulewki, ulica Słoneczna, to jest taki mały odcinek, nie wiem ile tam metrów, może 30, 40. Cały czas jeszcze nie mamy na to pozwolenia na budowę, mamy problem z tym odcinkiem, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już pozwolenie uzyskamy. Są jeszcze złożone takie dwie mniejsze drogi, na które mamy pozwolenie w grzebienie. Też chcę Państwa poinformować, bo trwa długo przebudowa ulicy Spółdzielców, chociaż czas firma jeszcze ma, bo umowa jest podpisana do dnia 7 lutego. W tej chwili trwają prace związane z włączeniem sieci wodociągowej w ciąg drogi wojewódzkiej. Również trwają prace związane z przestawieniem oświetlenia. Też się cieszę, bo miałam takie wątpliwości, czy jeszcze w tym roku firma zrobi drogi kolejne, ale już zostały wykonane kolejne przebudowy. To jest przebudowa drogi w miejscowości Józefów, która już teraz łączy drogą asfaltową gminę sąsiednią oraz w Annopolu. Natomiast trwają od wczoraj prace w miejscowości Zakrzyn Kolonia i po Zakrzynie Kolonii mam informację od firmy, że przemieszczają się ze sprzętem do Trzebień i to byłoby już zakończenie budowy tej w tym roku. 26 listopada zostały podpisane dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakup wyposażenia dla sołectwa Małków oraz Wygoda. Dotacja dla obu sołectw wynosi łącznie 16000 zł. Są to środki z programu Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw. Rozliczamy projekty też, które dostały wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego.
dotyczą Koziołkowa, Zakrzyna i Liskowa. One są już zakończone i teraz pracownicy rozliczają te projekty. Szanowni Państwo, też rozpoczęły się prace dużej inwestycji, a mianowicie przebudowa hydroforni w Szczałkowie, budowa sieci, nowej sieci wodociągowej na ulicy Żgowskiej, budowa zbiornika retencyjnego tutaj za wojskami naszymi. To jest projekt duży w ramach takiego tak zwanego, w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej, ale w formule zaprojektuj, wybuduj, więc jednocześnie najpierw rozpoczęły się prace projektowe. My mieliśmy koncepcję, a firma też już powoli widzę, że rozpoczęła pracę, przynajmniej na Żgowskiej leżą już rury. Dzisiaj rozpoczęła się tutaj też taki drobny remont, na który dostaliśmy oczywiście wsparcie z Urzędu Warszawskiego, w Gminnym Ośrodku Kultury. Rozpoczął się remont sali, jednej z sal na górze. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o oświatę, to dobrze byłoby, żeby to sprawozdanie może Pani kierownik przedstawiła, bo jest w temacie. Poproszę, żeby przedstawiła te zadania, a ja jeszcze dokończę potem to sprawozdanie działu. No, sportowych wrażeń i emocji jak zwykle w naszej gminie nie brakowało. W 30 października odbył się finał wojewódzki do Daniela Piłkarskiego z Olimpia na Stadniu, w którym szkoły podstawowej na Krzynie zajęła czwarte miejsce. 4-5 października 12 naszych nauczycieli ze szkoły podstawowej w Liskowie uczestniczyło w programie profilaktycznym promocji zdrowia opartym na naukowych podstawach. Uczestniczy otrzymywali certyfikaty. Gmina Liskowa uzyskała na ten projekt 7200 z samorządu województwa wielkopolskiego. 5 listopada w hali widowiskowo sportowej w Liskowie odbyły się mistrzostwa powiatu kaliskiego wiązkiego w Unii Dziewcząt, gdzie drużyna szkoły podstawowej w Zakrzynie zdobyła tytuł mistrza powiatu. Natomiast 10 listopada uczniowski klub sportowy Zakrzyna zajął 3 miejsce w 1. turnieju eliminacyjnym Wielkopolskiej Ligi Unii Hokeja Młodzieżowego, który się odbył w Gorzycach Wielkich. 8 listopada natomiast w Godzieszach Wielkich odbył się powiatowy konkurs pierśni legionowej historycznej Tu Wszędzie Jest Moja Ojczyzna, w którym chór ze szkoły podstawowej w Zakrzynie zdobył 2 miejsce. A chór ze szkoły podstawowej w Liskowie również drugie miejsce zajął. Z okazji obchodów Święta Niepodległości wszystkie placówki z terenu naszej gminy przygotowały programy upamiętniające ten dzień. Natomiast chór ze szkoły podstawowej w Zakrzynie w dniu 11 listopada uczestniczył w 21. ogólnopolskim konkursie pieśni patriotycznej Radosne Dźwięki Niepodległości. Miało to miejsce we Wrocławiu, zajął tam 2 miejsce i zdobył nagrodę finansową w wysokości 2000 zł. 12 listopada Szkoła Podstawowa w Ciepielewie realizowała program edukacyjno-obronny Edukacja z Wojskiem. Była to druga edycja tego programu, która miała na celu podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa. W ubiegłym roku z programu skorzystała Szkoła Podstawowa w Liskowie. 14 listopada w Łęce Opatowskiej Szkoła Podstawowa Zakrzyna zajęła 2 miejsce w Mistrzostwach Rejonu Kalickiego w Unii Hokeju klas 4-5 i tym samym uzyskała awans do półfinału wojewódzkiego. W hali widowiskowo-sportowej 15 listopada odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kalickiego Ziemskiego w Unii Hokeju Dziewcząt organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Wielkopolsce. Drużyna z Zakrzyna zdobyła tytuł mistrza rejonu kalickiego, natomiast 17 listopada w pierwszym turnieju Wielkopolskiej Ligi Hokeja Juniorek Młodszych przeznaczonych dla dziewcząt z rocznika 2009 młodszych klub uczniowski zajął 3 miejsce. 16 listopada w hali odbył się ogólnopolski turniej Akademii Wielkiej Hokeja, w którym brało udział aż 16 drużyn. Uczniowski klub sportowy wywalczył w tym turnieju 3 miejsce. Podczas turnieju miało też miejsce przekazanie band właśnie finansowanych przez Polski Związek Gmin Hokeja, przez Gminę Lisków oraz dofinansowanych przez gminę Wilna. 18 listopada podpisaliśmy umowę o dofinansowanie zadania publicznego w ramach programu Aktywna Szkoła.
na zakup sprzętu sportowego dla szkół. Wartość projektu to 31 tysięcy złotych, w tym 6250 wkład własny w Mielisku i 25 tysięcy pozyskanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 19 listopada odbyło się piąte spotkanie dania wspólnej chwili z seniorami, organizowane we współpracy z Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich w Lisykowie. No i to tak pokrótce wszystko. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, to cały czas są realizowane zadania, które mają na celu wsparcie naszych mieszkańców, wsparcie uchodźców z Ukrainy. Szanowni Państwo, po ostatniej takiej sytuacji się przekonałam, że jest to bardzo trudna rola pracownika socjalnego. Nie mogę oczywiście mówić o szczegółach, ale no nie jest to łatwe, żeby pójść i rozwiązać problem, który się gdzieś w rodzinie pojawia, tak? Realizujemy też program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, gdzie też udział bierze 18 podopiecznych oraz 15 opiekunów. No to są też środki finansowe zewnętrzne. Weryfikujemy wypłatę bonu energetycznego, wydajemy też żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. To my, pracownicy GOPS-u informują, że wydano prawie ponad 700 kg takiej żywności. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kulturę, to w bibliotece ubiegły tydzień to był pod hasłem Święto Pluszowego Misia. Tutaj w bibliotece gościliśmy przedszkolaków, najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy się, mam nadzieję, że się tu dobrze bawili. W okresie międzysesyjnym też wspomniałam o spotkaniu takim z okazji Święta Niepodległości, nowego koło, natomiast takie spotkanie, bo ostatnio utworzyło się kolejne koło gospodyń wiejskich w Zakrzynie i też takie przyjemne spotkanie członków i integracyjne mieszkańców odbyło się również w Zakrzynie. Obchody Święta Niepodległości w Regionalnej Izbie Pamięci Gminy Lisków też było bardzo interesujące wydarzenie. Program słowno-muzyczny z udziałem członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członków orkiestry, prelekcja pana Stefana Ferenca, losy mieszkańców instytucji Gminy Lisków w okresie okupacji, zwiedzanie izby. Pan dyrektor Ferenc trochę ma teraz kłopoty zdrowotne, ale przekazał mi, że przygotowuje się do publikacji też ciekawej książki, do wydania ciekawej książki, które mówią też o historii Liskowa, więc w imieniu Państwa też zadeklarowałam pomoc w tym pomyśle. GOK też musiał rozliczyć liskowską potańcówkę, na którą otrzymaliśmy środki finansowe w ramach takiego programu rządowego. I też rozliczamy widowisko obrzędowe, jak to dawniej bywało, bo to są wszystko środki otrzymane na różne projekty, ale potem trzeba je w sposób nieskazitelny rozliczyć. Wiele też dzieje się, jeżeli chodzi o przeróbne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Aktywnie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorą udział w zajęciach przeróżnych. Także w Ośrodku Kultury, w Wiejskim Domu Kultury w Małkowie w piątki odbywają się warsztaty artystyczne dla dzieci, więc i również w tych dziedzinach wiele się w Liskowie dzieje. Także dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Szanowni Państwu za wysłuchanie. Jeżeli będą pytania, to jestem gotowa na nie oczywiście odpowiedzieć. Dziękuję Pani Wójt Marii Krawiec oraz Pani Dorocie Rosicko za tak obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Przechodzimy do kolejnego, piątego punktu. Sprawozdanie Wójta Gminy Lisków z
przeprowadzonych konsultacji projektu program współpracy gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 1491 na rok 2025 rok. I również proszę panią wójt Marię Krawiec o zabranie głosu. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lisków z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i zarządzeniem wójta gminy Lisków z dnia 23 października 2024 roku w dniach od 23 października tego roku do 6 listopada przeprowadzono konsultację projektu program współpracy gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lisków. W okresie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu programu. Dziękuję pani wójt Marii Krawiec za sprawozdanie. Przechodzimy do kolejnego punktu 6. Podjęcia uchwał. I tak, pierwsza uchwała. Zmiana uchwały budżetowej na 2024 rok. I proszę panią Anetę Krzywińską, skarbnika gminy Lisków o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1995 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie artykułu 212, 214, 215, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 41 426 397 zł i 31 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 37 056 614 zł i 24 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 4 369 783 zł i 7 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustęp 2. Dochody, o których mowa w ustawie 1 obejmują w szczególności. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań dyrektorów ustawami w wysokości 6 649 927 zł i 52 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 3. Oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 373 003 zł 38 groszy zgodnie z załącznikiem nr 14. Punkt drugi, paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 41 145 317 zł i 28 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące wysokości 34 269 189 187 zł i 21 groszy oraz wydatki majątkowe wysokości 6 876 130 zł i 7 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wyznaczonych ustawami wysokości 6 649 927
złotych 52 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 374 487 zł i 90 groszy zgodnie z załącznikiem nr 14. Punkt trzeci. Paragraf trzeci otrzymuje następujące brzmienie. Nadwyżka z budżetu w kwocie 281 080 i 3 grosze zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań 100 zaciągniętych kredytów i pożyczek. Punkt czwarty. Paragraf czwarty otrzymuje następujące brzmienie. Określa się łączną kwotą planowanych przychodów wysokości 1 738 608 zł i 50 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6. Punkt 5. Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 992 780 zł z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2 miliony złotych oraz kwotę zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 992 780 zł. Punkt 6. Paragraf 8 otrzymuje następujące brzmienie. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 2 992 780 zł. Punkt 7. Paragraf 9 otrzymuje następujące brzmienie. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Przychody i koszty w kwocie 3 139 588 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 10 otrzymuje następujące brzmienie. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7. Punkt 9. Paragraf 12 otrzymuje następujące brzmienie. Do tytułu opłat, o którym mowa w artykule 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 526 000 przeznacza się na sfinansowanie mogątków w kwocie 1 526 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Punkt 10. Paragraf 13 otrzymuje następujące brzmienie. Dobry z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż towarów alkoholowych w kwocie 100 tysięcy złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98 tysięcy 500 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1500 złotych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bielsku. Paragraf 3. Uchwała podjęcia z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034. Również proszę panią Anetę Fridzińską, skarbnika gminy Bisków, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bisków na lata 2024-2034. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Bisków uchwala co następuje. Punkt 1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Bisków obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bisków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję.
Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok. I proszę panią Joannę Kliber, pracownika Urzędu Gminy, o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obwieszczenia ministra finansów z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku oraz obwieszczenia ministra finansów z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 oraz artykułu 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Rada Gminy Lisków oraz następnie paragraf 1. Podatek od środków transportowych wynosi roczny. Pierwszy, od samochodu ciężarowego odpuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 567 zł. Punkt drugi, od samochodu ciężarowego odpuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 683 zł. Punkt trzeci, od samochodu ciężarowego odpuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i powyżej 12 ton 929 zł. Punkt czwarty, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 12 ton stawki podatkowej do zewnątrz w jednej mniejszej uchwały. Punkt piąty, ciągnika szybłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie w nazewu lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie 1059 zł. Punkt 5a. Ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą do przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 1548 zł. Punkt 6. Ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą do przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton do 10 ton włącznych z wydatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego 221 zł. Punkt 7a. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 10 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 310 zł. Punkt 8. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą główną lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego. Podatku określonego nr 3 niniejszej uchwały. Punkt 9. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy. Podpunkt A. Mniejszej niż 22 miejsca 864 zł. Podpunkt B. Większej niż 22 miejsca 1858 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała podlega rozporządzeniu przeciw urzędowym wojewodzie wielkopolskiego i wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2025. I również proszę panią Joannę Kniber, pracownika Urzędu Gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2025. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z określeniem ministra finansów z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 Rada Gminy Lisków uchwalać następuje paragraf pierwszy. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Lisków. Okrąg podpunkt A związany z działalnością, z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków w złotówkach 22 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt B pod wodami powierzchniowymi stojącymi i wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6 zł 84 grosze od 1 hektara powierzchni. Podpunkt C pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 39 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt D. Niezabudowanych objętych obszarach rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, jak których miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie przyrodniczego mieszkaniowego, usługowo albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, zajmujący wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 4,71 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynku drugiej części z podpunktu A mieszkalny 37 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt B. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub części zajętych na podstawie działalności gospodarczej 26 zł 25 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15 zł 92 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt D. Związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stosowanych przy przepisach o działalności gospodarczej. Zajętych przez podmiot udzielający świadczeń 6 zł 55 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt E. Pozostałych zajętych na prowadzenie oświatowej zawodowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5 17 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni posiadanej. Punkt trzeci odbudowy 2% wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 do 17. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2025 rok. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego w 2025 roku. I również proszę panią Joannę Kniber, pracownika Urzędu Gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały Rady Gminy Lisków z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2025 roku. Artykułu 6 ust. 3 ustawy z dnia 11 listopada 1994 roku o podatku rolnym oraz komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
energetycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żywca za okres 12 kwartałów na rządzie podstawy przedłużania podatku rocznego na rok podatkowy 2025. Rada Ministrów uchwala co następuje. Obniża się średnią cenę żywca określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku z kwoty 86,34 zł za 1 kwintal do kwoty 67 zł za 1 kwintal przyjmowano jako podstawę do obliczenia podatku rocznego na obszarze gminy Lisków w 2025 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały wyraża się w gminie Lisków. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Ma zastosowanie z numeru podatku rocznego na 2025 roku. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała, określenie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestaną produkcji rolnej. I również proszę panią Joannę Kliber, pracownika Urzędu Gminy, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8, artykułu 40, artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 12 ust. 9 w związku z artykułem 12 ust. 1 punkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym uchwala. Paragraf pierwszy. Określa się tryb szczegółowy warunków zwolnienia od podatku rolnego użytku rolnym, na który zaprzestano produkcji rolnej, o którym mowa w artykule 12 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, zwanego dalej zwolnieniem. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika, który określa załącznik do uchwały. Punkt drugi. Wniosek, o którym mowa w ustępie pierwszym, powinien zawierać oznaczenie podatnika, początek okresu zwolnienia, które nie może być wcześniejsze niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ustępie pierwszym. Punkt trzeci. Dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie, w szczególności numer działu, to jest ewidencji gruntów, powierzchnia i klasy. Punkt czwarty. Wskazanie okresu, na jaki zaprzestaje się produkcji rolnej, z tym, że może on być dłuższy niż 3 lata. W stosunku do tych samych gruntów, które zawarto. Punkt piąty. Powierzchnia gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Punkt trzeci. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek, który mowa w ustępie pierwszym. W akcji, że okres zwolnienia rozpoczyna się od zarządzającego podatek rolny po pierwszym do 3 miesięcy, w których nie obowiązywało zwolnienie. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje po spełnieniu następujących warunków. Podpunkt pierwszy. Faktyczne zaprzestanie uprawy roślin i zasiewów. Podpunkt drugi. Niewykorzystanie gruntów na cele pastwiskowe. Podpunkt trzeci. Niewykonywanie zbiorów zawieszenia na cele paszowe. Podpunkt czwarty. Utrzymywanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się pasków. Podpunkt czwarty. Piąty. Zgodnie z kontrolowaniem gruntów na regulacji na gruntach, na których zaprzestano produkcji rolnej, tak aby te grunty nie miały negatywnego wpływu na grunty sąsiedzkie. Podpunkt produkcji rolnej, na których zaprzestano produkcji rolnej, nie są wykorzystywane na inne cele, w tym na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Punkt drugi. Warunki określone w ustępie pierwszym muszą być spełnione łącznie. Punkt trzeci. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytku rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 hektarów. Punkt czwarty. Sprawdzenie spełnienia powyższych warunków następuje w trybie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników na gminie Liskowie. Paragraf czwarty, punkt pierwszy. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Lisków
Punkt drugi. W razie niedopełnienia którejkolwiek warunków, o których mowa w paragrafie trzecim, organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w punkcie pierwszym. Punkt trzeci. O wszelkich zmianach uznanych w przypadku użytkowania gruntów podatnika są zobowiązani zrozumieć organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. Paragraf 5. W sprawach nieprzedmiotowych niniejszych uchwalenia przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ordynacji podatkowej. Paragraf 6. Traci moc uchwała numer 12/69/92 Rady Gminy Lisko z dnia 29 kwietnia 1992 roku w sprawie trybu szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisko. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Wznawiamy obrady po krótkiej przerwie i przechodzimy do kolejnego podpunktu wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkają mieszkańcy. I proszę Katarzynę Wodarczyk, zastępcę wójta gminy Lisków, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Uchwała Rady Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na którym zamieszkują mieszkańcy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2, 8 i 15 oraz artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2024 roku, to 1496 ze zmianami. W związku z artykułem 6k ust. 1 ust. 2a punkt 1 ust. 3 ust. 2a punkt ust. 3 oraz artykuł 6o ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2024 roku, pozycja 399. Rada Gminy Lisków uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ilość liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w ustępie drugim. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustępie pierwszym, w wysokości 28 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdzie odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Punkt 3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, o której mowa w ustępie pierwszym, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 56 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 3. Traci moc uchwała numer 43/358 na 2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała. Uchwalenia programu współpracy gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 1491 na 2025 rok. I również proszę Katarzynę Wodarczyk, zastępcę wójta gminy Lisków, o przedstawienie projektu uchwały. Na podstawie artykułu 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2024 roku, pozycja 1465 oraz artykuł 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 1491. Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 1491 na 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała. Zmieniająca uchwałę numer 10/114/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Proszę panią Dorotę Sitko, kierownika referatu oświaty i sportu, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 10/114/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 58 ust. 1 i artykuł 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje. W uchwale nr 10/114/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 3 otrzymuje, ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków w wysokości 14 zł dziennie. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lisków. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała zmieniająca uchwałę numer 6/23/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Strzałkowie na realizację zadania pod nazwą Powrót do Świetności Zabytkowej Prywanii Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Strzałkowie łączącej pokolenia. I proszę panią Anetę Frydzińską, skarbnika Gmin Lisków, o przedstawienie projektu uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 4/23/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Strzałkowie na realizację zadania pod nazwą Powrót do Świetności Zabytkowej Plebanii Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Strzałkowie łączącej pokolenie. Na podstawie artykułu 6 ust. 1 9 artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 81 ust. 1 w związku z artykułem 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie uchwały nr 12 łamane na 109 łamane na 2015 Rady Gminy Lisków z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na pracę konserwatorów konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Lisków. Uchwala się co następuje. Paragraf 1 punkt 1. W uchwale nr 3 łamane na 23 łamane na 2024 Rady Gminy Lisków z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Szałkowie na realizację zadania pod nazwą Powrót do świetności zabytkowej plebanii Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Szałkowie łączącej pokolenia wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie. Dotacja, o której mowa w paragrafie 1 ust. 1 udzielona zostanie parafii w roku 2025 na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytkowej plebanii w Szałkowie. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lisków i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego, już 7 punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę o zadawanie pytań, przedstawianie interpelacji. Jeżeli nie ma, kolejny punkt, 8. Wolne wnioski i informacje. Proszę o przedstawienie wniosków oraz informacji. Nie. O, proszę bardzo, pan radny Maciejewski. Dziękuję za zabranie głosu. Panie Wójt, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Koleżanki i Koledzy Sołtysi. Przede wszystkim najpierw chciałbym podziękować za dokończenie drogi na Józefowie. I druga sprawa, Sołtysi. Mieliśmy spotkanie w Opatrówku, to jest bardzo ważne. Chciałbym podziękować Pani Wójt, Pani Kasi. Pani Wójt potrafiła troszkę to wszystko zmobilizować. To się tyczy do nas, do mnie też oczywiście. Bo kto był ze Sołtysów, to widział jak jest. Na pewno troszkę słyszeliście też w Poliskowie. I to mnie się wydaje, że bardzo dobrze i to jest miło słuchać. Bo wiecie co, tam miałem koleżankę jedną z pewnej gminy ze 40 Sołtysów. Przyjechało 4. I mówi, Tadeuszu, że wstyd ci się w oczy, ale przecież no co ja mnie zrobię? Ale ona mówi, że no taki jest wójt jakiś. I wiecie co, to troszeczkę, nie wiem, o tym to źle świadczy, przykro mi jest to mówić naprawdę, ale ci sołtysi się źle czują. Bo na przykład jest nas 261 w całym powiecie, zgłosiło się tam 130 osób, potwierdzili, że przyjadą, no bo jedzenie ktoś musi naszykować, więc według tego się szykuje. A przyjechało chyba 70, jeżeli dobrze pamiętam, 4, tak Kasia? 70, dobrze mówię? 74 osoby. I widzicie jak to jest. I teraz zobaczcie jak ci sołtysi i my reprezentujemy w jakiś sposób też tę gminę naszą przecież. I to jest wszystko bardzo fajnie, no ale wójt, bo nie ma czasu, ale jest tak jak tutaj też jak nie ma czasu. Nieraz bym chciał sobie pogadać, nie ma wójtowej, bo tego, no telefonicznie kiedyś się pogadamy, jak się tam spotkamy, sobie no, zapomnę nawet nieraz, ale jakoś jak się chce, to się pogada. Ale z całym szacunkiem do tej wójtowej, bo my jesteśmy jako sołtysi skazani na tę współpracę. To nie tak, że mi się nie podoba ktoś, czy starosta, czy ktoś. No.
Tak, bo wybrali go ludzie, wybrali wójta tego, ale tutaj ci sołtysi zostali osamotnieni i to jest bardzo nieładne. Ja po to mówię, żebyśmy to zrozumieli. Jak się czuli ci ludzie? A wiecie, jak ja się czułem? Bardzo dobrze. Bo u nas było 15 czy 16 osób, 15 chyba, tak? No, na 20, to zobaczcie. A tam 44. To jest, wiecie, co śmieje. I taki wódź się powinien zadać na zimę. Moim zdaniem, czy to ból być? No bo on nie szanuje tych ludzi. Nie się tak wydaje, nie się dobrze mówi. No ja. Albo jestem wójtem, ale bo ci sołtysi są do czego potrzebni? Do roznoszenia tylko tego i co? Nie, my współpracujemy z gminą tak samo. My też odpowiadamy w jakiś sposób za to wszystko, co się dzieje w gminie. Tak, żeby chciał, żeby się działo dobrze. Ale jak w gminie się to robią, też powiecie, ja tu mówię o dobrym przykładzie naszej gminy. U nas nie ma żadnych podziałów. Kiedyś ktoś taki mądrala tam się wydał, co ty tam Macieski, pierwszyś takiego podmiotu. No to dobrze, jak jesteś z PiS-u, to tylko drogę róbcie tutaj do SLD, koniec. A dalej, tam są też ludzie. I my nie musimy mieć żadnych podziałów, bo nie wolno nam jest. No. My patrzymy na ludzi, dlatego się cieszę, dlatego no tak troszkę dłużej zerwałem tego wam czasu, ale słuchajcie, no trzeba to powiedzieć, bo naprawdę to jest budujące. Jest budujące i bardzo jeszcze raz dziękuję pani wójt, dziękuję tutaj koleżance, która też zapisuje Kasi, bo tak jest, jeżeli nie miał tam ten jeden albo drugi wójt, no to mógł kogoś innego wysłać. Tak samo jak tu zawsze tłumaczę sołtysom wszystkim, że mówię, jeżeli nie możesz, jest Rada Sołecka, daj tam kogoś. No. Kiedyś taki przykład, bo nawet jeszcze zapraszaliśmy tych posłów. Załatwił sobie z Małgowa Hereszkin, załatwił mu pan Józef do mleka, ten, jak to się nazywa? Bańkę, ten, nie bańkę. Zbiornik. Bo miał duży, nie miał sposobu, ale załatwił, można. Tutaj też koleżanka chyba ze starostą, ze Szczałkowa coś rozmawiała na temat drogi. Też można porozmawiać sobie z takiej sprawy. Ale z drugim sołtysem, ze sołtyską można porozmawiać, jak jest u ciebie. No teraz mamy różne rzeczy, świeci, no, no jak tam u was, jak tego, no bym musiał uciekać, bo tam coś tego. No ale kto cię bronił? Ja mówię, człowiek nie pies, no to cię chodzi z synu. Ale to jest takie, wiecie, przykład tylko, nie, bo tam za dużo na coś powiedział. Ale warto jeszcze spotykać, warto organizować coś i warto być w takiej gminie jak Biskup. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie radny Wielski. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, pani Agnieszka. Tak, chciałabym podziękować pani wójt za to, że przychyliła się do naszej prośby, a mianowicie do wykończenia terenu przed salą naszą OSP. Teren nabrał naprawdę pięknego wyglądu, takiej spójności obiektu razem z ogrodzeniem, z nowym grillem, schodami, które już też się domagały remontu, także jesteśmy bardzo wdzięczni, zadowoleni i no, dziękujemy bardzo. W imieniu mieszkańców. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Ze względu na wyczerpanie porządku obrad zamykam obrady 11 sesji Rady Gminy Liskowie. Dziękuję bardzo wszystkim za przyjęcie.